I dzień dobry ponownie, witam serdecznie, gramy do 2700, próbuję wbić ten ranking, będzie piekielnie ciężko, ale cel jakiś trzeba mieć, w sumie mój najwyższy to chyba 2680 coś, więc no spróbuję powalczyć. Witam wszystkich na żywo i też na YouTubie przy okazji. Jeszcze przed speedrunem 6.0, taka właśnie rozgrzeweczka. Parę odcinków, mam nadzieję, tutaj wleci jeszcze z tym moim graniem. Szukam przeciwnika na 3 minuty. Cierpliwie. Okej. No, słuchajcie. O, mamy gościa. Mamy. 2622. To lecimy. Patrzcie, i mam tempo więcej, bo on od razu tam mógł zagrać. Okej. Sprytnie do tego podszedł, muszę przyznać. Nigdy mi tak nikt nie grał. Tak, zagrajmy. Dziab. Okej. No sprytnie, sprytnie. Niech będzie tak. Źle zagrałem. Oj, źle pograłem. Chodzi o to, że właśnie tu będę miał problem. Skoczek jest niepilnowany. Niedobrze, bo będę musiał i tak tutaj zbić. A tutaj jest problem już u mnie. Co? Naprawdę tak zagrałeś? To dajesz mi szansę, drogi przyjacielu. Tu uciekam skoczkiem. To teraz mam szansę, bo mogę sobie swobodnie wybić. Muszę dokładnie ten debiut przeanalizować, tamte niuansiki, bo tu on stracił tempo i nawet tego nie wykorzystałem. Co ciekawe. Dobra, słuchajcie, wleciała kawa, więc jest dobrze. Wybaczcie za siorbanki. Szacha widział, szacha dał, tutaj związał. Może tak, stwoić wieżę na D8. Ale taki ruch mi się podoba też. A zdwoję sobie wieżę. No szach może być, to tutaj. Skoczek pięknie broni. Chcesz wymieniać hetmany? Spoko. To mam taką opcję chyba, fajną. Jak wybija, to tutaj będę miał jeszcze lepszą strukturę. Poddał. A dlaczego tak szybko poddał? Jeszcze można było walczyć. No ale okej. Rewanż może? Nie? Może się śpieszył. Słuchajcie, jest wygrana. Dobrze, lecimy dalej. Oczekiwanie na przeciwnika. Coś się pewnie wydarzyło. Ech,
U mnie chyba net nie padł, co? Dobra, ja przerwę tą partię. U mnie chyba wszystko działa. Tak jak patrzę, spróbuję szukać kolejnego gracza. Szukam przeciwnika. System szuka. Dwa, 770. Arcymistrz. Świetnie. Z kim gram? Nie znam. Ale fajnie, że arcymistrz. To jest zawsze na plus. Miło zagrać z arcymistrzem. Co zagrać tu? Myśli, myśli długo. Okej, no ale dlaczego nie tak po prostu teraz? Tutaj ta wymiana będzie dla mnie. Okej, mam opcję taką, taką. Też mogę zagrać. Zbijemy tu. Zbił pionkiem. A to tego się nie spodziewałem. To skoczek do centrum. Musimy bronić. Tak chyba nie można. Raczej ryzykowne tutaj. No i tak. Uciekaj stąd gońcu. Wydaje mi się, że po debiucie jest bardzo przyjemnie. O tego pionka zbić za bardzo nie mogę, bo wieża tutaj mi tego chapnie. Tego nie chcę. Więc może tak najpierw. Hetmana sobie wyprowadźmy. Zawsze jakiś taki ruch grozi przypadkowo. Zobaczymy. Zawsze można E5. Moim celem co? Jest zagranie na przykład wieżą. I czajenie się na tego pionka. Może B6. Hetman D2 możesz zagrać? Nie, chyba nie możesz. Co? Tak. Tu miałem w sumie też wejście fajne znowu. A, i tu mnie atakujesz. Tak. Dobra, wieża. Nie, bo tu stracę. Stracę możliwości. Niech będzie tak. Możliwe, że tutaj wejdę. On tak, ja tak. Aha, tutaj, tutaj. Aha, nie mogę zbić. Jakby hetman mógł, to bym mógł tu, ale goniec jest. Skupaniutki widzi wszystko. Dobra, atakujemy pionka. Tak po ludzku. Tak po ludzku, ty go też bronisz. Z powrotem. A, A3 dostanę, ale to jak B4 to tu. Okej. Spróbuję tak w sumie zagrać. Spróbuję tak grać na różnopolowe gońce. Hetman B6, po jakieś pułapki. Tak, chcesz zagrać, co? Tak powiem, jakby wszystko widział. No dobra, gram tu, atakuję wieżę. Tak. Co wieża tu? No właśnie, atakuję wieżę i teraz chyba biorę pionka, jednego z tych.
Biorę, jak dają. Lecimy tu. Tu bicie do końca, zawsze mam taki, taką strzałkę. Tak jest. On tutaj, ja tutaj. Tu nie chcemy. Chyba tu muszę. Tak, tak, bo po biciu... A, tu jest spoko. Nie do końca. Sprytnie gra. Naprawdę arcymistrz bardzo. A tu mam bicie. Tylko, że to bicie chyba też nie starcza na długo. Dobra. Ryzyk fizyk. Ha, tutaj masz ruch. Kurczę, tego nie przewidziałem. Jak ja gram taktycznie, to ja nie wiem. Naprawdę. Strasznie gram taktycznie źle. Tu mogłem chociaż. Tu chcę odbić po prostu pionka. Też ma mało czasu. Ha, goniec wchodzi. Oj, mata dostaje! Nie! A było tak blisko! Jest rewanż. Kurczę, było tak blisko. Nawet w tej pozycji już można było próbować cisnąć na ten czas. Tylko nie to, ale znalazł tam jeszcze luki. W tym moim obozie. No dobrze. Niech będzie tak. Niech będzie tak. Muszę tutaj. Szczerze mówiąc, tego wariantu za bardzo nie kojarzę, bo go nawet nie przerabiałem nigdy. Hetman C2 z opcją taką, bronimy pionka. Niech będzie tak. Może wieża D1. Z jakimś tam przełomem. Coś popróbujemy. Żebym za dużo tu nie pokombinował. Tak, tak, tak. Taki ruch może jest. W ogóle są fajne rzeczy. Wszystkie te warianty są takie ciekawe. Ostre, nieprzewidywalne. Tutaj atakujemy skoczką, pewnie wróci. Ale nie, tutaj mam strzałkę wtedy. Tu atakujesz, możesz zbić tutaj. No dobra, biję tu. No ciekawe rzeczy się dzieją, tak, tak. Mega ciekawe, jakieś potem G6. Mega ostre. Oj, kurczę, aż mi się chce tutaj szachami tymi mocniej zajmować. Jak widzę tego typu rzeczy. No, zresztą ja lubię takie chocki, klocki. To co? Wydaje mi się, że zbiję to po prostu. Jeżeli on zbije gońcem... Aha, nie mogę zbić, bo tutaj grozi mat. Dobra. Ale w tym układzie... Co ja w ogóle gadam? Myślałem, że hetmanem tutaj mogłem zagrać. To już ślepota. Dobra, niech będzie tak. Goniec tu pewnie. Ale to wtedy tak... A nie, jednak nie. Zagra, to gramy tutaj na skoczka. Wymienił to, ok. Tutaj wzmacniam obronę. Tyle, że on zrobi długą pewnie. I będzie się ze mnie śmiał. Dobra, tak. Tu może zbić. Kurczę, mało widzę. Coś mało, mało tutaj dostrzegam tych możliwości. Niech będzie taki ruch. Otóż to. Tutaj pod tą wieżę, jeszcze pod szacha podszedłem. Ale jak on da szacha, ja wtedy wrócę i atakuję tam. Niech będzie F3. Żeby król miał jakąś furtkę, ale to też bez sensu.
Skoczki na gońce. Myślę, że on ma prostszą grę. Sprytnie, bo chciał, żebym tu zagrał. Zapewne. Pionka mniej. No i się ustabilizowała. Ale zawsze miło z arcymistrzem pograć. Bitka, bitka. Jak bicie, to bicie. Zawsze jakiś tam szach. Tu chcesz wejść. Dobra, straszymy. Aha, goniec jest, ale zawsze szach. Dobra, tak i tak uciekamy w razie czego. Dobra, on też nie ma szacha teraz. Tam pionek wisi. Też jakieś takie opcje dzikie. Tutaj próbujesz, tak. No dobra, tu. B4. Wejście tu. No właśnie, tu mnie atakujesz. Tutaj odejdziesz. Dobra, niech będzie bicie tym. A on już widzi jakiegoś mata zapewne u mnie. Uciekam. Aha, tu goniec zbija też. Kurczę. Kolejny goniec. Król wędrowniczek. Też jakaś tam opcja jest. Tutaj chyba masz też fajny ruch tu. Czas mu. Czas ucieka. Idę tam szybciutko. O, szach, jakaś kontra się pojawiła. Tyle, że... No właśnie, chyba nic z tej kontry nie będzie. Kurczę, tak. Ciężko powiedzieć, jak grać. Masz 6 sekund. No czas, to też jest element gry. Lecimy dalej. No tak, ale tu już czasówka, tam... No, było ciekawie, na pewno, pewnie byłem gorszy. A, on już nie chce grać ze mną. No dobra. Lecimy dalej. No i co? Szukamy sobie kolejnego gracza. Troszkę emocji było. Przynajmniej u mnie. Okej, no to tak. Mam zawsze goniec B4. Okej, no to dajmy szacha najpierw. I tak, tutaj spróbujemy pyknąć. Dobra. Przejście takie. Może tu? Dzień dobry. No nie było streamka dawno, nie było. Zawsze z tempem. No i co, czy czarne mają złą grę? Niech mi ktoś powie. Powrót. Ha! Czarne mają bardzo złą grę. O rety, jak ja podstawiam figury w prosty sposób, Krzysztof, to aż jest niewiarygodne. Dobra, bije to tam. Aj. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Krzysztofie, co ty grasz w ogóle?
Jak ty słabo grasz. Jak ty słabo grasz. No tak, na pewno za dużo hitmanem na początku, ale na tym polega ten dziwny debiut mój. Tu skoczek wszedł pięknie. No i przeciwnik mi tu raczej nie chce dać już żadnych szans na cokolwiek. No spróbujemy, tak muszę chyba. Może tu, może, a może tak. W sumie nie wiadomo, jak to grać. Wymienisz wszystko? Nie chcesz wszystkiego wymieniać. Dobra, próbujemy sztuczek. Aha, świetnie. Sztuczki to on stosuje na mnie. I chyba H4. Właśnie. Dobra. Trzeba się poddać. Rewanżyk zaproponować. Nie chciał rewanżyku, ale za to jest mistrz FIDE 2660. Koniec G5, tutaj E3, na spokojnie, strzałka. I goniec E2. Ruszada F3 chyba będę chciał zagrać. F3 teraz. Cyk. Hetman D2, taki skoczek A5 też jest ciekawy. O właśnie, żeby tego pionka trochę... A dlaczego on nie mógł zbić na C4? Przecież mógł, prawda? Zagram tak, żeby może tak spróbować. Mógł przecież to zrobić. Na C4 cały czas pionek wisiał. Też tego nie widziałem. Zagram tak z taką opcją. W sumie nie wiem, czy to dobre. Nigdy nie można być niczego pewnym. Niech będzie tak mimo wszystko. Ostatnio zauważyłem, że jednak te moje szachy są mega dziwne. Jak tu wrócić do formy? Rzucić wszystko, zacząć trenować? Niestety nie da się, to nie takie łatwe. Żeby to wszystko rzucić. Ja widziałem ten motyw goniec H6, tylko dopiero po ruchu. Oj, Krzysztof, Krzysztof, Krzysztof. W tak prosty sposób poddawać materiał. Wstydź się. Ale przeciwnik też pozwala mi trochę tutaj skontrować. Bo nawet tutaj będzie dobre bicie chyba. Tutaj? No tutaj jakiś szach. Nie jakiś szach, tylko prawdziwy szach z groźbą. Brakuje H4. No właśnie, nie tym skoczkiem wybiłem. W ogóle chwila, on ma taki ruch przecież. Tutaj, 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 tutaj. Muszę końcem. Mat na F1! Mata nie widział! Ja też nie. No wiem, będziesz męczył. Jakimiś matami groził. O właśnie. Już grozi mat. Muszę tak. Paskudnie, trzeba będzie uciekać. Jakby tam królem się udało
Dotrzeć, ale się nie uda. Szacha damy. No on tutaj próbuje ze mną właśnie grać w sposób prosty. Tak. To najlepszy sposób właśnie na grę. Takie chocki klocki niestety. No dobra, tak, jak tu, to tu, tu, to tu. No mega mi się nie podoba niestety to. Nic nie widziałem, nic nie widziałem. Spróbujemy jeszcze raz. Nie przyjął, szkoda. Tutaj rozegrałem chyba słabo partię. Iwko, o, witam cię, Iwko. Właśnie, Iwko ma taki ranking, jaki chciałbym tutaj uzyskać. Młodzi grają w te szachy. Robimy długoszka. Wieżę trzeba przestawić. Skoczek tu złapie dobrą placówkę, ale bronimy twardo. Aha, no teraz nie mogę wybić, jasne. Tak, tu, królem? Jak to powstanie z ciężkimi figurami? No tak, moją słabością teraz jest E6, której nie potrafiłem zlikwidować. Tak, niech będzie. Teraz tu. No dobra, bitka, bitka, bitka. Oj, tutaj podstawiłem, no właśnie, kurczę, no i to jest takie amatorstwo z mojej strony, że głowa mała. Amatorstwo. Spróbuję grać hetmanówkę bez pionka, to będzie trudne. Thank you.
szach, król C8. Aha, tutaj. Tam szukam jakiegoś wiecznego szacha. Tam jest opcja szacha, tu pionek wisi. No właśnie, muszę bronić. Aj, król idzie tutaj w ogóle. Aj, tu podstawiłem, dobra. Tu trzeba się poddać. Spróbujemy rewanż. B5. Co? No dobra, niech będzie tak. Zbiję to. Nie są to moje pozycje, ale czuję tutaj, że już mam pola ogarnięte. Taki ruch mi się bardzo podoba. Zagram go, żeby tutaj pionkę trzymać i gonię C4. Hetman E2 chyba też. Takie proste posunięcie będzie trzeba próbować tu zagrywać. O, chyba tu Iwo się zaczyna ze mną bawić, grając taki debiut. A tu wymiana, może teraz tak po prostu. Powrót, tu atakujemy. Trzeba będzie to jakoś też bronić chyba, co nie? No dobra, tutaj z powrotem tu zbiję. Zbiję na A6, zbiję mi tu. Odbiję, wieża. Za bardzo tego nie chcę. Nie chcę wymienić tego. Goniec E3 w takim układzie. No i trzeba tu sobie szukać jakichś alternatyw takich mocnych. Może wieża A4 z atakiem na tego pionka. Jeszcze wprawdzie nie mogę tutaj go zyskać, ale spróbujemy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł z mojej strony. Jak się uparłem trochę na te dwa pionki. No tak, tutaj to wszystko chcesz rozciągnąć, jasne? To zbijesz piona, no tak. Czyli tutaj już podstawiłem. Muszę uciekać. No weźmiesz pionka, wiem, że weźmiesz. Mhm. Niech będzie tak. Właśnie. Czekamy. Nie mogę tego gońca oddać. Tutaj też takie pułapki grożą, dosyć niefajne. Tutaj też widły. Mocno. Dobra, próbujemy. Tutaj pionek wisi. Tutaj B3. To bijcie po prostu. Okej. No tak. Mądre zagranie, mądre. Tak, i tutaj z atakiem. Znaczy tylko, że ja teraz nie mogę tego zbić. Tutaj goniec broni. Ojejku. Podstawiłem. Hetmanowi się zrobiło ciasno. A, niestety. Jak ten Iwo się stąd wygrzebał? No, wygrzebał się tak, że ja po prostu słabiutko pograłem. Słabiutko, Krzysztof, pograłeś. Może tak. Próba wymiany hetmanów, jakieś dzikie tutaj opcje.
Tu jest groźba mata. Tak, proste. Gramy dalej. Można, można. A, to jest taka kombinowana gra, dosyć ciekawa, myślę. Wszystko chcę od razu wymieniać, no. Może tak. Dobra. No nie, czy on jest w stanie tutaj mocniej zagrozić takim ruchem? E6 goni C5, taki mam plan. Bardzo ciekawe, jak zagram tutaj, on zagra tu, ja tam, on tu musi. Aha, to będzie bicie tutaj, dobra, to chyba działa. To chyba działa. Czy jeszcze gonię C6, E3 jest normalnym posunięciem, trzeba będzie po prostu to wybić. Dobra. Bitka, bitka. Nie chciałem tego skoczka zbijać, ale cóż mogłem zrobić? A6. Różnopolaki. Wymiana wież. Jak najbardziej. O! A to ciekawe, bo tak mogę tu. Rozciągnie mi się goniec. Czy to zostawić? Nie, wydaje mi się, że trzeba to rozciągnąć. O rety, no jeszcze mi tutaj tak ładnie zagrał, no. Spróbujemy tak. Ja wiem, że taki ruch jest u niego. Tutaj. Bicie, bicie. Trochę mi się to nie podoba, no ale co zrobić? No tak, trzeba to poblokować. Tyle, że w kiepskiej wersji dla mnie piona straciłem. Tu jakaś mikrokonterka się pojawia.
No dobra, niech będzie tu. Ojej, muszę paskudnie tu uciekać. No tak, dostaję mata. Ojejku. Fajna partia była, podobała mi się. Już chyba ze mną nie chce grać, za słaby jestem. Szukamy nowego przeciwnika, no trudno się mówi. Jednak młody. Młody gra jeszcze trochę w te szachy. Ja ostatnio go nie widziałem na turniejach w Polsce nigdzie. Szybko, szybko, szybko. Aby wszystko szybko. No to lecimy, tak? To się przyczaje tutaj. Pytanie, czy nie tutaj? To jest ciekawe w sumie. O, dziękuję Artus za subskrypcję. Bardzo dziękuję. Choć ja już mówię, na Twitchu rzadko bywam, ale mimo wszystko bardzo mi miło. Niech będzie tak. Tu zawsze jest opcja po takim ruchu. On tu ma groźbę wybicia, jasne. Próbujemy. Jakieś tam wejście. Okej, próbujemy. Zawsze mnie to dziwi, że oni zostawiają tutaj sobie gołego króla. A, dobra, już mnie nie dziwi. Już mnie absolutnie nic nie zdziwi. Jednak słuchajcie, jestem ślepy, nie? Nic nie widzę kompletnie. Nic. No właśnie. Nic nie widzę. No można być złym za siebie strasznie. Na siebie. Oj no. Dzięki bardzo. Już jest wtopka. Właśnie. Wtopka na całego. Tutaj. Nie ma litości ten przeciwnik. Nie ma litości. Aha, hetman C7. No tak. Sporo porażek. Sporo porażek. Dlaczego ja pionka za darmo nie zbiłem? W sekundę tylko zagrałem. Nie rozumiem. Pionek E4. O, co tu się w ogóle dzieje na tym, w tym tempie? No, niech mi ktoś powie. Co tu się wyrabia? No zdobywam teraz? Nie zdobywam. Muszę przejść skoczkiem, bo stracę. No to teraz biję. A, biję to. Dobra. Widzę, że jemu też się nie chce grać. Chyba. Chyba. Jakiś szach, jakiś mat. Dajmy tego szacha.
Chyba grę trzeba przerwać, bo już mi się tak trochę, wiecie co, od niechcenia robi te posunięcia. A i tutaj właśnie bije mi. No właśnie, no jest... No, co? Nie zbiłeś tutaj? What? Dał szansę. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego nie zbił na E7. O, tą gierkę będzie trzeba chyba przerwać. Lanie dostałem motiwka, porządne. Ale to dobrze. To bardzo dobrze, bo trzeba się uczyć od lepszych. Co tutaj? Co? Naprawdę takie posunięcia? To jestem w niemałym szoku. No tu mam obronę, taki skoczek może sobie wejść. Mogę też tak. Chyba skoczek musi się zasłonić. No tak. Jakaś próba wymiany hetmanów. Jakieś takie dzikie te pozycje powstają. W sumie to dla mnie ok. No jest figura więcej. Tak dosyć przypadkowo. Tam mam opcję bicia. Dałeś mi szacha. Jak zagram tu, to jest tutaj szach. Muszę chyba w ogóle tak uciekać. Tutaj, tu. Nie no, jak tu, to bije hetmana. O czym tu rozmawiać? Nawet tak uciekać. Muszę tu, bo bronić się trzeba od A3. Przy okazji atakuję wieżę z tempem, to też jest ok. Tędy zagrała ptaszynka. A jak po prostu tak? Nie mogę tutaj, bo tu dostanę plombę. Jakaś obrona? Nie wiem, czy coś tu jest, czy czegoś nie ma. Ojejku! Nie wierzę w to, słuchajcie. No po prostu nie wierzę w to, jak ja podstawiam, no. No nie wierzę w to. Nic nie widzę. No to dobra, trzeba zakończyć tę rozgrywkę, to bez dwóch zdań. Piękny mat. Dobra. Słuchajcie, na tyle chyba będzie dzisiaj. Za dużo jak dla mnie chyba na 2 godziny ponad z rzędu, żeby grać. Więc no, ranking póki co i tak tam po tym odcinku trochę spadł, ale to jest moment. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Trzeba poćwiczyć taktyki. Dzięki za dzisiaj. Jak widzicie, wakacje nie służą taktyce. Do zobaczenia. Cześć.